Cześć! Przyszedł czas na wykonanie tekstury, która w tradycyjny sposób wymagałaby doświadczonego grafika i sporo jego czasu. Natomiast dzięki fotogrametrii fotograficznej możemy uzyskać tą teksturę w znacznie prostszy sposób. Potrzebujemy tutaj naszego modelu, który wyszedł z MetaShape'a oraz naszego modelu zoptymalizowanego, w którym rozkładaliśmy UV-kę. Wchodzimy do menu Rendering i wybieramy Render to Texture lub naciskamy 0. Tutaj wykorzystamy właśnie projekcję, czyli wykorzystamy teksturę gotową, która będzie tak jakby wyświetlana na modelu naszym zoptymalizowanym, ponieważ widzimy, że niektóre elementy wystają poza ten model. Musimy zastosować modyfikator na liście modyfikatorów o nazwie Projection. Jest pod P, co może ułatwić szukanie. Dzięki niemu będziemy mogli rozszerzyć trochę powierzchnię, na której będzie dokonywana projekcja, ponieważ wszystkie elementy, które wystają poza kulę czy poza księcia, po prostu nie będą brane pod uwagę. Dlatego musimy poszerzyć trochę analizę naszego modelu, żeby mógł być w stanie określić też wielkość kraterów. W amount określamy, jak szersza musi być ta klatka, bo to tworzymy klatkę. Jest trochę za mała, więc poszerzymy ją jeszcze bardziej. Amount się zajmuje za każdym razem po powiększeniu, więc trzeba wziąć pod uwagę, że wartość, którą teraz dopisałem, dodałem do poprzedniej. Widać, że książę jest znacznie szerszy i kratery też łapią się w tej stworzonej klatce. Musimy też dodać model High Poly, z którego będziemy wykonywać tę projekcję, czyli z którego będziemy pociągać teksturę, czyli referencyjny model. W tym przypadku jest to model, który wyszedł z MetaShape'a. OK. Teraz przechodzimy do zakładki i wybieramy Padding. Padding określa, jak szersza tekstura będzie niż jest wymagana. Jest to przydatne, bo jeżeli ustawimy 0, to prawdopodobnie będzie widać, gdzie ta tekstura się kończy na modelu. Ustawiamy też projection i nie zmieniamy kanałów UV-ki, ponieważ UV-ka z pierwszego modelu ma zostać taka, jaka jest, natomiast z naszego optymalizowanego też nie ma być tworzona na nowo, tylko ma zostać tak dokładnie, jak wykonaliśmy to w UV-layoucie. Wybieramy typ, jaką teksturę stworzymy. Na pewno diffuse, co pozwoli nam stworzyć teksturę koloru. Możemy wybrać, gdzie ją zapiszemy, jak ją nazwiemy. Ja wybiorę nomenklaturę, jaką zaleca Unreal Engine, więc to jak tekstura, nazwa książę, ponieważ będą dwie tekstury. Książę 01 to jest nasz model. Dodatkowo 01, żeby wiedzieć, że to jest pierwsza tekstura, i BC jako base color. Zostawiamy to jako TGA, ponieważ najczęściej taki format jest wykorzystywany podczas tworzenia gier komputerowych. Tutaj musi wskazać wielkość tekstury. No na pewno nie będzie to 256. Zawsze musi to być potęga dwójki. Ja wybiorę 4K, czyli 4096x4096. To w sumie jest wszystko, jednakże można jeszcze zastosować teksturę normal. Można ją też wykonać w inny sposób z tekstury diffuse, ale spróbujemy wykonać ją przy pomocy normalki, wykorzystując po prostu geometrię naszego złożonego modelu. Tutaj podobnie zmieniamy nazwę na T, tym razem jednak nazwa, poza tym, że będzie bardzo podobna do poprzedniej, w tym przypadku będzie podkreśnik N jak normal map. To są mapy normali, czyli wektorów normalnych, które nawet jeżeli obiekt jest płaski, sprawiają, że światło odbija się w trochę nietradycyjny sposób i sprawia wrażenie, że obiekt, mimo że jest płaski w geometrii, dla ludzkiego oka wydaje się mieć jakieś uwypuklenia, wklęsłości i tego typu rzeczy. OK, renderujemy, tutaj dajemy continue i czekamy. To, co się tutaj wyświetla, nie jest do końca tym, co uzyskamy. To jest podgląd mniej więcej, jak to będzie wyglądać. Oczywiście jest tutaj rozkład, ale też jest cieniowanie, które w późniejszym czasie będzie usunięte i tekstura będzie zupełnie inaczej wyglądać. Jedno renderowanie wystarczy na wszystkie tekstury, które są na liście, które wyglądają ostatecznie tak, czyli nie ma cieniowania. Po prawej stronie jest normalka, która jest niebieska, dokładnie tło ma niebieskie. Natomiast czerwony i zielony kolor na niej pokazuje, w którą stronę wektory się wyginają, czyli według X-a. Czerwony i według Y-ka zielony. OK, musimy stworzyć on-wrap UVW, ponieważ teraz renderowaliśmy samego księcia, natomiast kula wykracza poza naszą szachownicę i dzięki temu nie jest w stanie jej wyrenderować jednocześnie. Zaznaczamy wszystko
i możemy tutaj wpisać przesunięcie, tylko zmieńmy na przesuwanie narzędzie i przesuniemy wszystko o minus 1. 1 to jest szerokość naszej szachownicy, więc jeżeli przesuniemy o minus 1, no to przesuniemy całą szachownicę w lewo, można do góry, w dół, jakkolwiek, tak aby kula znajdowała się dokładnie na szachownicy, pozostałe elementy nie. Tutaj wystarczy zmienić tylko nazwy. Więc teraz tutaj w base color wpisujemy 2, w normalce również 2, pozostałych elementów nie zmieniamy. OK. Tutaj wpisujemy 2 i dajemy render. Znowu dajemy continue i czekamy na wynik. Zobaczymy ponownie, tak jak wcześniej, wyrenderowanie z cieniowaniem, które zostanie usunięte. Widać tutaj też czerwone elementy. Wcześniej było ich trochę mniej, tutaj widać. Książę zasłania, więc tam też nie ma tekstury na kuli. Trzeba będzie ją odtworzyć. Ale dzięki temu uzyskaliśmy już większość tekstury base color oraz normal, która stworzy łudę tej wymiarowości. Teraz możemy usunąć unwrap UVW, bo był tylko na chwilę potrzebny. Projection też już nie będzie potrzebne, więc można usunąć. Jesteśmy w momencie, w jakim byliśmy wcześniej. Jednakże teraz tekstury już znajdują się w odpowiednim katalogu. Możemy schować model z MetaShape'a. Tutaj widać, jak tekstury składały się na modelu z MetaShape'a. Natomiast tutaj widać, jak teraz składają się tekstury na naszym zoptymalizowanym modelu.